20 marca wspominamy świętego Maurycego Ksak, zakonnika. Maurycy, zwany także Panońskim, urodził się w roku 1280. Pochodził z rodziny węgierskiego możnowładcy. Po 3 latach małżeństwa jego żona wstąpiła do dominikanek, on zaś do dominikanów, rezydujących na wyspie świętej Małgorzaty w Budapeszcie. Zasłynął z gorliwości w modlitwie i pokory w posługiwaniu potrzebującym. Zmarł w opinii świętości 20 marca 1336 roku w Gyr. Na Węgrzech od razu po śmierci został otoczony spontaniczną czcią wiernych. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Maurycy wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu, osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,